Dawno, dawno temu po świecie chodził wampir Vanitas. Uznany za wcielenie złego omenu, krwiopijca ten był znienawidzony przez swoich pobratymców i został wygnany ze społeczności wampirzy. Vanita poprzysiągł, że zemści się na swoim rodzaju. Stworzył więc grimuar siejący klątwę wśród wampirów. Artefakt ów nosił miano Księgi Vanitasa. Nasza opowieść rozpoczyna się wiele pokoleń później. Wampir Noe przybywa do Paryża w nadziei odnalezienia przeklętego woluminu. Lecz jeszcze przed dotarciem do miasta spotyka postać ekscentryczną. Postać posługującą się mianem Vanitas, która jest w posiadaniu diabelskiej księgi. Sposób prowadzenia fabuły jest typowy dla Jun Mochizuki. Całość zaczyna się od głównego, soczyście treściwego wątku poświęconego odkryciu źródła szerzącej się wśród krwiopijców klątwy. Podobnie jak to było w Pandorze, motyw ten samodzielnie wystarczyłby, aby zapełnić czas antenowy, lecz nie jest jedyną historią, która chce zostać tu opowiedziana. Jego treść przypomina majestatyczne drzewo o grubym pniu, które puszcza gałęzie wątków pobocznych. Na każdym kroku widać, kto jest autorem oryginału. Zarówno na froncie fabuły, jak i przedstawienia postaci od razu da się rozpoznać znajomy warsztat. I w związku z tym pozwolę sobie ponarzekać na aktorów i elementy humorystyczne. Mangaczka ma w zwyczaju umieszczanie scen niepoważnych w losowych momentach scenariusza i wkładanie w usta bohaterów kwestii ciut bezmyślnych. Wiem, że ten typ humoru ma pokaźne grono zwolenników, jednakże, tak samo jak przy Pandorze, księga wydała mi się zbędnie utkana tymi komediowymi elementami. Choć zarzutu tego nie mogę wystosować do głównej figury anime. Vanitas początkowo sprawia wrażenie cudaka, którego brak ogłady ma za zadanie jedynie przykuć uwagę widza do serialu. Tymczasem wraz z postępem wydarzeń, wampirzy doktor okazuje się obliczem skomplikowanym, pełnym sprzeczności i tajemnic. Za tym trendem podąża Noe, który wraz z widzem uczy się, kim jest jego towarzysz, co rodzi sympatię do jego osoby. Ustawiłem księdze Vanitasa wysoko poprzeczkę i stwierdzam z zadowoleniem, że anime pokonało przeszkodę z gracją. Jest to wielowątkowa, frapująca opowieść, której oglądanie było dla mnie niekłamaną przyjemnością. Dodając do tego muzykę, która przeważnie pozostaje na drugim planie, ale z łatwością mogłaby zasiąść w pierwszym rzędzie, produkcja cechuje się jedynym w swoim rodzaju klimatem, który jeszcze wzmaga przyjemność seansu. Jeśli macie czas, zerknijcie. Warto.